Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam Was ze zlotu Mercedesów w Rybniku Kamień, który się właśnie odbywa. Tu z tyłu widzicie moją 70, którą właśnie wystawiłem. Idziemy się przejść, zobaczymy jakie auta stoją. Może później uda się nagrać jakieś konkretne egzemplarze. Zobaczymy co tu jest. Dzisiaj zlot zaczyna się właśnie na parkingu przy Mostirze w Rybniku. Troszkę perełek, jak widzicie, w tle się znajduje. Jak się uda, to postaram się, tak mówię, dokładniej ponagrywać. Tu jest mój stary dziadek, którego mam w sumie do 18 roku życia, oddania prawo jazdy. Cały czas, że tak powiem, co roku dopieszczany. Tu, jak zwróćcie uwagę, mamy pięknego SL-a. Lata produkcji 90. Już jak widać chyba na żółtych tablicach, z tego co tutaj wygląda. Zielone wnętrze, piękne, naprawdę uszanowane wnętrze. Elektryczne fotele, klimatyzacja automatyczna jak na tamte lata. Dach ściągany, metalowy, był też zakładany zwykłe cabrio. Ale autko naprawdę uszanowane, jak widzicie, ani grama rdzy. Auto ponad 30-letnie, SL500. Tutaj słynne 124 coupé. Co piękne właśnie w tych autach jest to, że nie ma słupka właśnie B, tego tutaj na środku łączącego słupki, otwierać całkowicie. Tutaj jest podajnik pasów, jak odpalimy auto, ten podajnik podaje nam pasy, abyśmy jako kierowcy nie musieli sięgać za daleko. WC klasa 203, 204 w coupé, już trochę bardziej nowożytny samochód. No i tutaj mamy E-klasy, a na końcu widzę już beczkę. To jest CLK. CLK, jak widzicie, już korozja wychodzi. To był standard właśnie, mankament tych Mercedesów, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, miały bardzo słabe. No i ten egzemplarz też właśnie tutaj pokazuje. Kiedyś, jak mój wujek z nim jest takim przyjechał, to był samochód marzeń. No dzisiaj, jak już widać, nie, stare Mercedesy trzymają się dużo lepiej od tych nowszych. Artur ma dziewczynkę, tak? No i tu piękna beczka. W123. Skórzana tapicerka we wnętrzu. Zwróćcie uwagę, że pod względem korozyjnym, nie wiem czy jest odrestaurowana czy nie, ale wygląda dużo lepiej pod względem właśnie blacharskim niż te nowsze Mercedesy, które przed chwilką mijaliśmy. No i tutaj perełka wśród właśnie Mercedesów, to jest W201 Cosworth. Zaraz sprawdzimy, czy oryginalny Cosworth, ale z tego co widzę, chyba tak. Ma inne zderzaki, ma nakładki na progach. Nakładki są na tylnych i przednich błotnikach. No i jest oryginalny, jest inne wnętrze, jest regulacja zawieszenia. Góra, dół, właśnie tutaj właśnie przy łączniku świateł się znajdowało. Tutaj są właśnie te słynne nakładki, o których mówimy. One wychodziły właśnie w wersji Cosworth. Tak samo te poszerzenia u dołu progów. W standardowych wersjach tego nie było, one były zaokrąglone. Felgi też z epoki. Z tyłu jest blenda na szybie, ale spoiler, też oryginalny Cosworth. Z tyłu zderzak też się różni, jak widzicie, 2316V. Cosworth na dzień dzisiejszy się naprawdę ceni. Tu zwróćcie uwagę, że zderzaki też mają takie przetłoczenia u dołu. Tak samo ta listwa właśnie boczna, poszerzona, wygląda całkowicie inaczej niż w takich zwykłych seryjnych wersjach. We wnętrzu, jak zwrócicie uwagę, mamy kubełkowe fotele. Na środku jest temperatura, jak dobrze pamiętam, oleju, ładowanie akumulatora, wyświetlacz oraz, tak jak mówię, jest zawieszenie regulowane. Z tyłu też mamy dwa takie fotele prawilne, bo na środku, jak zwrócicie uwagę, to się odbija, ale na środku, zwróćcie uwagę, to jest głęboki taki podłokietnik w takich boczkach schowany. Proszę? Dzisiaj za mną jest właśnie ten Cosworth, który Wam przed chwilą pokazywałem. Za chwilkę właściciel samochodu Wam opowie parę słów właśnie o tym konkretnym egzemplarzu, więc trochę dowiecie się troszkę więcej o nim niż ja jestem w stanie Wam powiedzieć. Jest to 85 rok, oryginalny Cosworth 2316. Cosworth'a przywiozłem z Niemiec, szukałem takiego egzemplarza dość długo. Zjechałem zatem Hiszpanię, Włochy, ale stanęło jednak na Niemczech.
Samochód był w stanie, można powiedzieć, bardzo dobrym. Nie malowałem go. Jest w oryginalnym lakierze. Natomiast został rozebrany technicznie do ostatniej śrubki. Wszystko zostało wypiaskowane, całe zawieszenie zostało odrestaurowane, układ wydechowy. Silnik przeszedł remont głowicy i w tej chwili zostało się tylko cieszyć tym samochodem. Samochód ma bardzo fajną rzecz, która była montowana jedynie w Evo, a w Koszwordach było to robione tylko na życzenie. Ma zawieszenie hydrauliczne z przodu. Polega to na tym, że tym przełącznikiem właśnie, co tutaj kolega nagrywa, można było zmienić poziom zawieszenia z torowego na zwykły uliczny i jeszcze na jakiś taki bardziej terenowy. Ma dość bogate wyposażenie jak na tamten rok, bo ma klimatyzację, ustawiane elektryczne fotele, oryginalne radio, elektryczne szyby. Także jak na dzisiejsze standardy nic mu nie brakuje. Jest tak samo ABS, poduszka powietrzna. Tak jak mówię, to jest 85 rok, także wyposażenie ma dość ciekawe. Może pokażę, jak to wygląda pod komorą silnika. No i to jest najważniejsza rzecz w tym samochodzie, czyli całe serducho, które wyróżnia Koszworda od wszystkich standardowych 190. 185 koni, naprawdę bardzo żwawy silnik, kręci wysoko, potrafi to na trójce dociągnąć do 180 km na godzinę. No a jeszcze nie wspomniałem o skrzyni biegów, jest tu skrzynia biegów sportowa z jedynką do tyłu, czyli głównie się jeździ na biegach 2 i 3. Rozpórka i cała reszta to jest tak, rozpórka jest fabryczna. Tak, fabryczna. Rozpórka jest fabryczna i z przodu i tak samo ma rozpórkę fabryczną z tyłu. Z tyłu też jest fabryczna rozpórka. A no faktycznie. No. To też jest rzadko spotykane. Samochód w ogóle miał taką fajną historię, że on jeździł normalnie, ścigał się, nie wiem czy w DTM-ie, do tego nie dotarłem, natomiast miał klatkę bezpieczeństwa, miałem papiery, także klatka była zdemontowana, natomiast samochód na pewno miał jakąś przygodę związaną z wyścigami na torach. Mechanicznych jest zupełnie inny od obecnych koni, bo naprawdę samochód jest bardzo żwawy i nie jeden nowy samochód zostaje w tyle za nim. Który to masz od tego? 85 rok. I standardowo ABS-y, takie rzeczy? Tak, to wszystko było. Tak, to wszystko było. To wszystko było. W 91-90 wchodziły normalnie w 70-kach ABS jako standard, nie? Tak. No ale Koszword miał to wszystko wcześniej montowane. No i to samo, jeżeli chodzi o te wycieraczki reflektorów, tego też tak, nie było. Tak, tego też nie było. Klima jest, czy nie ma? Tak jest, klima jest. Że chyba tyle, no. Zaczyna tych samochodów u nas przybywać. Jak ja go kupowałem, to w naszym województwie, z tego co kojarzyłem, był tylko jeden. W tej chwili już są 3 samochody. Także no, coraz więcej entuzjastów tego modelu przybywa. Także fajnie. A, dobra. Uwaga, we wnętrzu, że właściwie troszkę opowiadał, pokażę Wam parę szczegółów, które się właśnie różnią od standardy 170. W standardzie nie było klimatyzacji. Tutaj widzicie, mamy pokrętło od klimatyzacji, włącznik klimatyzacji, który występował tylko jako opcja dodatkowa. W Koszwordzie one występowały jako standard. Oczywiście dwustrofowy nadmuch, jak we wszystkich 170. Jest oryginalne fabryczne radio tutaj. A u dołu znajdują się właśnie te wyświetlacze, o których prędzej Wam wspominałem. Zwróćcie uwagę, że też inaczej jak w długich konsolach jest tutaj wszystko wyprofilowane. Popielniczka jest tutaj właśnie dołu wysuwana, tu jest takie zwężenie u środka. Skrzynia, jak widzicie, tak jak mówił właściciel, jest odwrotna, czyli mamy wsteczny do góry, jedynka jest na dół. Chodziło o to, żeby jak najbardziej rasowo i sportowo, że tak powiem, się to poruszało. Oczywiście elektryka szyb, tutaj panel drewniany, taki może być klasyczny, w środku półeczka. Zegary też się różnią, jeżeli chodzi o kołosy, bo mamy je wyskalowane
chyba jak nawet 2,6 do 260. Jest ekonomizer, który pokazuje właśnie kwestię spalania samochodu. Tutaj jest wyświetlacz temperatury. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie ciekawe rzeczy, to jest ABS, tak jak słyszeliście, w tych modelach fabrycznie występowało, ale tylko w Cosworthach, bo w 190 standardowych ABS był albo opcjonalny, albo trzeba było go domawiać. Jest też czujnik spryskiwaczy poziomu, no z takich detali. No z fajnych rzeczy, czego nie było w normalnych 190, to jest właśnie to regulowane zawieszenie, o którym prędzej też właściciel wspominał. Mamy też elektrycznie regulowane fotele, to graniczyło z cudem, jeżeli chodzi o właśnie 190. Zauważycie też, że w planie do tej 190, którą już prędzej nagrywałem Wam moi, tutaj mamy całkowicie inną klapkę. Zasłonki są oczywiście czarne, podsufitka jest jasna, kremowa. No i fotele są naprawdę mocno kubełkowate. Jak zwróćcie uwagę właśnie na te fotele, tutaj jest taki kubełek głęboki, że dosłownie się w tym fotelu wpada. No i tak prędzej wspomniałem, te fotele są elektrycznie regulowane. Kierownica jeszcze, jak to w przedlifcie, jest kwadratowa. Już w tych nowszych modelach były takie, jak później w C-klasach czy E-klasach, takie można powiedzieć bardziej wycięte. Tu jeszcze stara kwadratowa z poduszką powietrzną, która też nie była standardem w Mercedesach 190. Dopiero od 1991 roku wychodził jako standard. Tutaj ta poduszka powietrzna właśnie występuje. Jest też ta rozpórka, o której mówiliśmy. Przednia wycieraczka jest teleskopowa, działa i zbiera 80% szyby. I one do dzisiaj działają, są sprawne. No i zwróćcie uwagę na stan oraz komfort tego auta. Kiedyś to było marzenie, jeżeli chodzi właśnie o Mercedesa 190, a teraz właśnie w takim siedzę, no można powiedzieć, że to jest dla mnie spełnienie też małego marzenia, właśnie, żeby chociaż usiąść do oryginalnego Cosworta. Jeżeli chodzi o właśnie ilość tych egzemplarzy, jak słyszeliście, no tutaj w naszym rejonie będą 3, bo są teraz naprawiane, robione przez jakby entuzjastów tej marki, ale ogólnie tych samochodów jest bardzo malutko i bardzo ciężko je dostać na naszym rynku. Ceny sięgają nawet 30-40 tysięcy euro. Jeżeli chodzi o rynek niemiecki, to są egzemplarze gdzieś tam do remontu, do naprawy. U nas w Polsce można powiedzieć, że te samochody są jeszcze mniej dostępne i jeszcze, że tak powiem, w gorszym stanie, jak je zaczynamy oglądać. Z ciekawych jeszcze takich rzeczy zwróćcie uwagę na oryginalne radio Beckera 2000. Takie radio na dzień dzisiejszy, samo radio kosztuje parę tysięcy złotych. Dostać grające i działające, to można powiedzieć, graniczy z cudem. Zwróćcie uwagę, to mamy właśnie te kubełkowate fotele, o których mówiłem. No jest tutaj taki podłokietnik, który jest wysuwany. I widzicie, auto jest czteroosobowe, tutaj z tyłu na środku raczej nikt nie usiądzie. Bardziej tu jest właśnie miejsce, żeby było sportowo, że nawet pasażerowie siedzący z tyłu mieli dobre trzymanie na boki. No i standard też w tych latach nie był, jeżeli chodzi o właśnie tylne zagłówki. W tym egzemplarzu te zagłówki występują, a w zwykłych 70-kach opcjonalnie w tych rocznikach można było domówić, fabrycznie ich nie było. Wszystko, jeżeli chodzi o ten egzemplarz właśnie Mercedesa 190 Cosworth, który widzicie u mnie w tle. Ja idę dalej zaglądać kolejne modele właśnie Mercedesów, które tutaj na targach są. Chcę jak najwięcej Wam ich nagrać, więc biegnę i nagrywam kolejne egzemplarze. Mamy 220, starą S-klasę, C-klasa 203, 204 w kombiku. Więc takie nowożytne samochody. Szukam jakiejś zabytku, bo jak widzę, teraz to więcej samochodów się już zjeżdża. Troszkę za późno, żeśmy tutaj przyjechali, jeżeli chodzi właśnie o klasyki. Na tego pięknego Mercedesa, który tutaj się znajduje. Co prawda interesuje się Mercedesami, ale dokładnie, jeżeli chodzi o ten egzemplarz, to nie mam informacji. Może uda mi się za chwilkę gdzieś właściciela znaleźć i Wam dokładnie go pokazać, tak jak przed chwilą Cosworta pokazałem, ale zwróćcie uwagę właśnie tutaj na te wszystkie chromy, które się znajdują, na te zderzaki, na ten duży grill oraz na ten znaczek, który tu jest tak pięknie zdobiony. Jaką elegancją to wszystko tutaj jest zrobione. Z przodu też mamy chromy na właśnie wlotach powietrza. Właśnie w tym miejscu, popatrzcie, one się tu pięknie prezentują. We wnętrzu listwa drewniana, idąca właśnie tutaj u góry podszybia, a wnętrze w kremowej skórze. No i tutaj też taki ciekawostek, jeżeli chodzi o klakson właśnie na środku kierownicy. Ta obwódka, która idzie, to właśnie był klakson, żeby nie było trzeba rangu odrywać od kierownicy. No a wtedy w ten sposób można było ten klakson naciskać. Też panel drewniany na środku. Ciekawie to wygląda. Nie wiem, czy to widać przez te szyby, ale zwróćcie uwagę na stan tego auta. Też fajnie wyglądają te lusterka, które są właśnie w tym miejscu. Są szybkie, lekko uchylne. No i z tyłu też mamy takie podwójne zderzaki o 280 SE, oznaczenie Mercedesa. No i tutaj właśnie takie dwa zderzaki, jak widzicie, chromowane, piękne lampki tutaj wyprowadzone właśnie do posiadania tablicy rejestracyjnej, też takimi chromowanymi elementami. A tu klameczka, żeby sobie otworzyć klapę bagażnika. A tu ciekawy egzemplarz, bo
Mercedes teoretycznie W124 oznaczony jako E320. Nie wiem, czy przerobiony, bo nie wiedziałem nawet, że były wersje pick-up. Tutaj mamy chyba przeróbkę jakąś, tak to przynajmniej wygląda. Chyba, że się mylę, napiszcie w komentarzu, ale wygląda to pięknie. W124 wersji właśnie pick-up. O, tutaj jeszcze wracając do tamtego egzemplarza, to mamy wnętrze właśnie, które tu widać. Zbudowane na bazie właśnie E-klasy W124, później nazwane E-klasą. Różni się tym, że właśnie grill nie był zewnętrzny, tylko był właśnie wbudowany w maskę przednią. No i tutaj to właśnie widać, dlatego jest oznaczenie E-klasy na klapie tylnej. No i tak jak widzicie, właśnie tył jest całkowicie ścięty, inaczej to wygląda. U góry takie małe, można powiedzieć, relingi dachowe. Wnętrze klasyka z W124. Z tyłu miejsc nie ma, jest dwuosobowy. No i mamy właśnie tą klapę tego pick-upa tutaj właśnie znajdującą się. Gąbkę jej trzeba dać. Jana i jest. No i tutaj właśnie sobieskie czwórki wersji E-klasy z przerobionymi lampami. One tak fabrycznie nie miały. Ale też to ciekawie wygląda. Poszerzane ranty, chromowane listwy, które też chyba fabrycznie tutaj właśnie na słupku nie występowały. No i tu klasyka, właśnie SUV24, właśnie przed liftem, czyli z tym zwykłym grillem. Później, tak jak mówię, nazywali to E-klasą, w związku z tym, że ta klapa, ten grill był budowany w klapę. Tu mamy starego SL-a, przedtem Wam pokazałem troszkę błękitnego, mamy pięknego czarnego. Też kiedyś samochód marzeń, który mi się bardzo podobał. Zwróćcie uwagę na felgi, które tu mają szeroki rand. Wnętrze na lata. To popatrzcie, zwróćcie uwagę, auta produkowane w latach 90. A jest klimatyzacja automatyczna, jest skrzynia automatyczna, są grzane fotele, elektryka szyb, oczywiście wspomagania, poduchy powietrzne, elektryczne fotele, podłokietniki, więc można powiedzieć, że nawet w dzisiejszych czasach komfortu tu jest naprawdę dużo. To jest 124 znowu, Mercedes 190. Przechodzimy dalej na parking, bo tak jak mówię, już dużo aut było, a chcę Wam jak najwięcej ich pokazać. Właśnie jedzie W140 Mercedes S-klasy. Nie wiem jak fachowo, ale chyba go nazywali kiedyś cesarzem. Uwagę właśnie na lampę, która ma wewnętrzne szkło. To oznaczało, że auto było sprowadzone właśnie na amerykański rynek, z amerykańskiego rynku. Na Europę było całe zeszklone. Kolejne SUV 123. Tutaj mamy dwie 190. Ta jedna wręcz identyczna jak moja. No i znowu W123. Piękne, klasyczne lampy, żółte żarówki w środku, duża lampa z przodu. Grill oczywiście, jak to na Mercedesa przystało, taki chromowany, duży. No
No i tu mamy 300D, to jest 3-litrowy turbo diesel, chromowane obwódki właśnie pod tylnymi lampami, idące lisy przez całą długość samochodu. No i chromu, jak to w Mercedesie nie mogło tutaj też zabraknąć. Tu ktoś sobie też jeszcze przerobił kierownicę na drewno, co można powiedzieć, jest gustowne, komu się podoba, temu się podoba, to już o gustach się nie rozmawia. No ale też mamy klimatyzację, też mamy właśnie automatyczną skrzynię, elektryczny szyb, przód i tył, a to są auta naprawdę już leciwe. Kolejny model SL-a Mercedesa. No i tutaj naprawdę ładnie zadbane, oznaczone jako taxi W123. Nazywana kiedyś cesarzem. Mercedes W140 zwrócił uwagę na grubość szyb. Szyby są pancerne, żeby jak najbardziej wygłuszyć wnętrze. Szyby klejone, podwójne, tak żeby we wnętrzu było jak najciszej. Samochód naprawdę prezentuje się niesamowicie. Kiedyś samochód, można powiedzieć, mafii. Tylko mafie i naprawdę wielcy biznesmeni mogli sobie na takie auto pozwolić. To jest ciekawe rzeczy, też jest tylne właśnie antenki, które wysuwały się w momencie bicia biegu wstecznego. Jak się bił bieg wsteczny, to właśnie na lusterku było widać te antenki, to były tamtejsze właśnie czujniki cofania z tamtych lat. Liftingową, przed liftach ta lampa była wąziutka, tutaj jest już poszerzona u góry, jak widzicie właśnie jest ten polift. Z tego co pamiętam, tu jeszcze też wysuwały się kiedyś takie klameczki, żeby otworzyć, nie zbrudzić sobie ręki, to tu wysuwała się klameczka, żeby właśnie otworzyć klapę bagażnika. No i we wnętrzu za dużo chyba Wam nie pokażę, bo się odbija słońce, ale jest naprawdę ekskluzywny. No i idziemy dalej. Tutaj E-klasa. Kolejna sobie skutrójka. Ale przy najładniejszych egzemplarzach niestety, ale właścicieli nie znalazłem, więc ciężko było Wam coś więcej nagrać. Kolejne 124 Mercedesy. Tu jest kupeja na sprzedaż. No i cena, jak widzicie, 90 rok, 30 tysięcy złotych. E-klasa. Tak zwany kwadratowy okular. No i widzicie już SL, któryś z kolei. Tutaj mamy nowego Mercedesa S-klasy, nowego, teraz wyszły już nowsze egzemplarze, ale jeden z nowszych, w porównaniu do tych, które przed chwilą pokazałem. No i jak zwróciłem uwagę, tu już jest wnętrze właśnie z tego nowego modelu całkowicie. Drewniane wykończenia, kremowe wnętrze. No całkowicie inna buda, kiedyś Mercedes kwadratowy, twardy, dużo chromów, tutaj dużo zaokrągleń. Znowu S-ka, 220. Tutaj mocno podlingowany. Zwróćcie uwagę na malowanie, które znajduje się właśnie na pokrywie silnika. No i tutaj mamy chyba najbardziej na dzisiejszy popularny Mercedesy, które znajdują się na rynkach, czyli W202, na naszych ulicach W211. To są Mercedesy, które jeszcze na naszych drogach jeżdżą, są popularne i często spotykane. Thank you.
Kolejna 140 Mercedesa. To jest to, o czym wam przedtem mówiłem w poprzednim egzemplarzu. No tu mam wersję przedliftingową właśnie z gładkim tyłem. W tych poliftach już tu było to dźwignięcie. No i tak jak mówię, od dołu się wysuwa ta klameczka. To wam prędzej w poprzednim egzemplarzu pokazywałem. Na nowoczesną motoryzację, czyli no, w miarę nowa Mercedes A-klasa. Dużo plastików, piano, blek, ale z tego co wiem, Mercedes już powoli zaczyna wracać do tego szczotkowanego takiego drewna, żeby było matowe i przypominające faktyczne drewno. Tutaj się mylę, ale chyba 226 w wersji właśnie coupe. Samo co 224, nie ma słówka B. W środku piękna skóra. No i zwróćcie uwagę też na wnętrze, jakość wykonania. Mamy listwę drewnianą idącą przez całą długość samochodu. Na środku drewniany kokpit, elektryczne szyby przód i tył, elektryczne lusterka, skrzynia automatyczna, radio oryginalne Beckera. Elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ustawień. Zwrócić uwagę właśnie na tył tego samochodu, 560 sek. Chromowana listwa idąca przez całą klapę tylną. Te lampy specyficzne właśnie dla Mercedesa i chromowane kolejne listwy właśnie u zderzaków. Kiedyś Mercedes bardzo uwielbiał chrom, oznaczało to luksus właśnie tych egzemplarzy. Tutaj też wszędzie, jak zwrócić uwagę na około szyb, mamy chromowane listwy na około właśnie szyb bocznych. To samo właśnie przy listwach dolnych. I kolejny pięknie zachowany Mercedes W123 w takim klasycznym brązowym kolorze. No jak słyszeliście przed chwilą właściciel informacji jakiejś tam konkretnej, nie chcę być w kamerze, ale pozwolę wam pokazać sobie właśnie parę właśnie informacji na temat tej W123. No tutaj standardowo 3-litrowy silnik diesla, montowany bardzo często właśnie w tych beczkach, silnik nie do zajechania, tutaj jak się zawsze tradycje mówiły, ten samochód jak miał 1 000 000 km, to był dopiero dotarty. Warto też zwrócić uwagę, że z tego co właściciel mówił, tutaj większego remontu nie robili, samochód przyjechał jako sprawny samochód, zrobili tylko jakąś tam poprawkę lakierniczą, aby troszeczkę lakier odnowić, ale pod względem właśnie mechanicznym, blacharskim podwozia samochód nie wymagał składu. Tak samo fotele i cała wnętrza jest w oryginale. Nie było tutaj nic wymieniane, nic zrobione, co świadczy właśnie o tej długotrwałości tych samochodów, że one byłyby dosłownie do zajechania. Z przodu oczywiście metalowy, chromowany grill. Zwróćcie uwagę na masyw tego, maska otwierała się właśnie w takich sprężynach. Nie było jak w 70-tkach teleskopów, tylko właśnie tutaj znajdowały się takie sprężyny, które dźwigały maskę. Nie trzeba było właśnie ich tej maski trzymać czy podkładać jak teraz nowy samochód, jakichś tam patyków podtrzymujących, tylko wszystko się właśnie tutaj trzyma automatycznie. Z przodu przedtem wam pokazywałem egzemplarz, który miał osobne właśnie dwie lampy. Tu już mamy tą lampę całą zaszkloną. To jest taka mała różnica, jeżeli chodzi o ten egzemplarz. No i dużo, że tak powiem, elementów chromowanych, jak to przystało na Mercedesa z tamtych lat. Tutaj też zwrócił uwagę na lusterka, to co mówiłem o chromach, lusterka też są całe tutaj właśnie eleganckie, chromowane. Z tego co właściciel mówił, te fotele są w oryginale, nie było właśnie z nimi nic zrobione. Zwróćcie uwagę, że nie są pozarywane, porozrywane, to świadczy właśnie o trwałości tego materiału. Jak siędziemy do wnętrza, też warto popatrzeć właśnie tutaj na zegary. Zegary są klasyczne, mamy wyskalowane 180 km na godzinę. Tu jest wskaźnik ciśnienia oleju, co było i też w naszych modelach montowane. Oczywiście temperatura i poziom paliwa.
No i nie było obrotomierza, tylko w tym miejscu znajduje się zegar. Zwróćcie uwagę, że w tych latach już mamy tutaj właśnie ABS. No i oczywiście standardowy zestaw wskazówek, kontrolek na u dołu. Fotele są sprężynowe, bardzo mięciutkie. U wnętrza okrągłe nadmuchy. Zwróćcie uwagę też na jakość tych materiałów, że tu naprawdę wszystko jest miękkie, ugina się pod palcami. Tutaj właśnie jest ten środek, dwustrefowy nadmuch. Kierowca i pasażer mógł sobie niezależnie regulować właśnie wnętrze. Tu jest regulacja właśnie tej klimatyzacji, która też tutaj występuje. Mamy nadmuchy, siłę właśnie tych nadmuchów niezależnie regulowaną, tych nadmuchów. Radio mercedesowskie, już nie z epoki, troszkę nowszych modeli, ale też tutaj pasuje, ładnie, klasycznie to wygląda. Oczywiście standard, musiała się znajdować popielniczka wtedy, automatyczna skrzynia biegów. No i to też było ciekawe, tutaj regulowało się głośniki, czy mają grać z przodu, czy z tyłu. To właśnie przesuwało się albo przednie, albo tylne. Jak pasażerowie z tyłu siedzieli, to nie musiało im to przeszkadzać. Oczywiście mięciutki podłokietnik na środku, tutaj znajdował się schoweczek. Drugi schowek jest właśnie tutaj u boku, u pasażera po stronie. No i też warto zwrócić uwagę właśnie na te kremowe wykończenie, że to jest żadna podsufitka, nic nie wisi, wszystko naprawdę ładnie, naprawdę ładnym, bardzo dobrym stanie. Chromowane też elementy właśnie tutaj na klameczkach. Te klamki też są, jak widzę, metalowe, prawdziwe, nie żaden plastik. Ręcznie wysuwane ssanie, nie było automatycznego ssania, tylko właśnie ręczne w tym miejscu wysuwane. No i oczywiście włącznik świateł właśnie pod kierownicą, jak we wszystkich nowszych Mercedesach. Tu akurat jest taka mięciutka listewka ozdobna, jak zwróćcie uwagę, idąca przez samą długość. W niektórych modelach tutaj właśnie było drewniane listy. Mamy taką klamkę do zamykania, jak to często nawet w dużych Fiatach było. No i u dołu taka kieszeń, gdzie można jakieś drobne rzeczy sobie wrzucić. Zwróćcie uwagę, że fotel był regulowany na wysokość. Była też regulacja standardowa oparcia i bardzo miękkie regulowane właśnie przód, tył i do góry zagłówki, które się głowa oprzed, dosłownie jak na poduszce w fotelu. Miejsca nie brakuje, jest naprawdę sporo. Pokażę właśnie rzut właśnie na tą kanapę. Zwróćcie uwagę, mam 1,85 m wzrostu, a tu mam dużo miejsca właśnie jeszcze na kolana, a fotel naprawdę jest mięciutki i bardzo przyjemny. Nad głową też mam dużo miejsca, jeszcze spokojnie mogę usiąść, mam 1,85 m wzrostu, a siedzi się tutaj naprawdę wygodnie. Tył foteli jest takim właśnie skórką tutaj obszyty, a tutaj znajduje się właśnie popielniczka. Znowu, jak to przystało na tamte lata, w Mercedesie musiało być. Bagażnik, zwróćcie uwagę, że naprawdę pojemny. Próg załadunkowy wtedy się nie liczył, bo jest bardzo wysoko, dosłownie do pasa, ale sam bagażnik jest naprawdę przestronny jak na tamte lata. Tu też takie mamy wnęki po bokach, z jednej jak i z drugiej strony. Z tyłu znajdował się bagażnik, w przestrzeni takiej na narty nie znajdziemy, ale na klapie bagażnika znajduje się trójkąt, więc nawet jak gdzieś na jakiejś drodze samochód nam się zepsuł, otworzyliśmy klapę bagażnika, to nie musieliśmy trójkąt teraz składać, bo już z daleka go było widać. Odbijał się oczywiście oświetlenie tablicy rejestracyjnej tutaj w klapie zamontowane. No i zwróćcie uwagę na jakość wykonania, że tutaj w ogóle nie ma, jeżeli chodzi właśnie o materiały zużycia, że w ogóle tego zużycia po żadnym elemencie nie widać. No, egzemplarz naprawdę ładny, jeszcze taki rzut oka od zewnątrz. Bardzo dbany egzemplarz, właściciel, tak jak mówię, nie chciał występować, ale dużo o aucie poopowiadał i bardzo dziękujemy właścicielowi za, jeżeli ogląda ten film, za udostępnienie samochodu, właśnie nagrania, bo jest naprawdę egzemplarz przepiękny, jeżeli chodzi właśnie o jego zadbanie, o jego wnętrze, o jego właśnie prezencję, która tutaj jest. Za mną większość już Mercedesów podjeżdżała z parkingu właśnie ze zlotu w Rybnik Kamień. Standardowo jak co roku w rannym poniedziałku zlot się odbywa. No ja już kończę nagranie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Postaram się zrobić z tego kilka odcinków, więc jeżeli trafiliście na połowę, no to zobaczcie sobie jeszcze, czy gdzieś nie ma konkretnych egzemplarzy, bo prezentowałem tutaj kilka pojedynczych samochodów, które mi właściciele zaprezentowali. Pokażę też takie skróty całego właśnie tego zlotu Mercedesa, który właśnie za mną się kończę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, mam nadzieję, że odcinki Wam się podobały. Zapraszam oczywiście i zachęcam do subskrypcji kanału oraz do oglądania kolejnych odcinków.